Hej dzieciaki, cześć, witam Was na kanale Kocham Zabawki. No, hej, hej, słuchajcie, próbuję namówić swoich rodziców, aby kupili mi tę nową zabawkę Aquabitsy. I co? Oni nic, nie chcą mi kupić. Och, córeczko, chciałam się przywitać, a Ty już wchodzisz mi w słowo. Przestań już z tymi zabawkami. Ile dostałaś w tym tygodniu zabawek? Chyba z 10 tysięcy. To co? Nie interesuje mnie to. Ja chcę te Aquabitsy i koniec. Nie dostaniesz w tym tygodniu więcej żadnej zabawki. O nie, nie ma opcji. Ile Ty byś chciała wydawać, co? Wczoraj dostałaś konia, przedwczoraj dostałaś powóz. No to co byś jeszcze chciała? Mamo, no bo słuchaj, wszyscy w naszej szkole królewskiej mają już te fajne Aquabitsy. Czy Ty wiesz, jakie cuda można z tego robić? Ojejku, jejku, ten zestaw jest najlepszy. Wiesz co? Przyjdzie dzisiaj do mnie moja przyjaciółka. Sama zobaczysz, jaki ten zestaw jest fajny. Och, no wiesz co, zastanowię się, dobrze, zastanowię się, może dostaniesz, ale wtedy na ten miesiąc będzie już koniec z zabawkami. Kochanie, co my mamy z nią zrobić? Tylko chciałaby dostawać zabawki i zabawki, tylko jej zabawa w głowie, a nauka to co? Masz rację, królowo, masz rację, nie wiem co mamy z tym zrobić, och, jest taka rozpieszczona, ma za dużo tego wszystkiego. Tak, zgadzam się. Dlaczego nie chcę zrobić dla niej każdej zachcianki? Tutaj chce Aquabitsy, tutaj chce co innego, a jutro zobaczysz, będzie chciała też co innego. He, to może kupmy jej tylko te jedne Aquabitsy. Widziałaś, jak jej na tym zależy. No widziałam, ale poczekajmy jeszcze, niech będzie grzeczniejsza i ładniej o to poprosi. O, słyszałeś, kucyku? Rodzice nie chcą mi kupić tej nowej, fajnej zabawki, Aquabitsów. Jak oni mogą? A ja tak bardzo bym je chciała. Księżniczko, a nie uważasz, że za dużo dostałaś już zabawek? Ty też przeciwko mnie? Ty też? No jak możesz? Nie, ja nie jestem przeciwko tobie, absolutnie, ale królowa i król mają troszeczkę racji. Nie można tak codziennie dostawać zabawek. A dlaczego nie? Jestem księżniczką i mogę dostawać zabawki, kiedy tylko zechcę. No tak, ja ciebie rozumiem, ale weź pod uwagę to, że mogłabyś się troszeczkę bardziej postarać. Może pouczyć, poczytać książkę, pokazać królowi i królowej, że chciałabyś te Aquabitsy, no ale też coś od siebie dajesz. Może ten mój kucyk miał rację, może za dużo ostatnio żądałam od króla i królowej. Wiem, posprzątam całą stajnię i wysprzątam całą dorożkę. Wtedy zobaczą, że naprawdę się staram, to jest świetny pomysł. Ojejku, ale gdzie są wszystkie rzeczy i przedmioty ze stajni? O, chyba muszę tutaj posprzątać, rodzice będą naprawdę zadowoleni. O, tutaj jest koszyk z marchewkami i widzę, że tutaj jedna leży. Włożę jedną marchewkę i już jest lepiej. O, a tutaj są piękne kwiatki. Może je postawię tutaj. Ten koszyk będzie naprawdę ładnie się tutaj prezentował. A gdzie są wszystkie spinki, które tutaj kiedyś były przyczepione? Jest tylko jedna. O, znalazłam, mam je. Jedną tutaj przyczepię. O, i od razu lepiej to wygląda. Ale mam jeszcze dwie pary. Kolejną przyczepię może tutaj. To nie jest wcale takie łatwe. O, udało mi się. I mam jeszcze jedną taką żółtą. I uwaga, muszę ją tutaj przyczepić. I jest! No dobrze, spinki już są powieszone, ale jeszcze widzę tutaj na podłodze kapelusz, więc go tutaj postawię. O, i naprawdę super to wygląda. Odstawię tutaj wielką szczotkę i gotowe. Jejku, posprzątałam już całą stajnię. Jak to pięknie wszystko wygląda. Koniki mają marchewki do jedzenia, doniczka jest na swoim miejscu z pięknymi, pachnącymi kwiatami. Tutaj jest szczotka, spinki, no i kapelusz. Biegnę do moich rodziców im się pochwalić. O, tato, mamo, tato, mamo, tato! Czy znowu przyszłaś prosić o Aquabitsy? Jeśli tak, to nie, nie kupimy Ci ich. Mamo, tato, przepraszam, że byłam taka surowa. Wiem, że za dużo od Was oczekiwałam, nie dając nic w zamian, ale chciałabym się poprawić i wysprzątałam całą stajnię koniów. Niemożliwe! Ty wysprzątałaś? Ty sprzątałaś? Naprawdę? Chciałabym to bardzo zobaczyć. Aż nie mogę w to uwierzyć, że Ty zabrałaś się za sprzątanie. Tak, mamo, zabrałam się za sprzątanie. I bardzo żałuję swojego wcześniejszego postępowania. Chodźcie, pokażę Wam!
Wow, ty naprawdę pięknie tutaj posprzątałaś. Nie dość, że jest porządek, to wszystkie przedmioty i rekwizyty są na swoich miejscach. Mamo, tato, czy teraz dostanę te swoje wymarzone akwawice? Proszę, proszę. Tak, córeczko, dostaniesz jutro cały zestaw do robienia akwawiców, ale dzisiaj otrzymasz od nas już gotowe, zrobione zestawy. Chcesz zobaczyć? Tak, bardzo! Już są gotowe? Ale fajnie! Pokażcie mi je, pokażcie! Pam, pararam, pam, pam, pam! Oto twój nowy samochodzik, zrobiony calutki z akwabiców. Przyjrzyj się tylko, jaki jest śliczny i ile pracy ktoś włożył, aby go złożyć. Spójrz tylko, ile ma warstw. Jest naprawdę śliczny. I jestem ciekawa, czy zgadniesz, co to jest za samochodzik, z jakiej bajki. Następnie mam tutaj taką śliczną gwiazdę. Popatrz tylko, jaka jest piękna. Jest cała żółta i ma takie czerwone elementy, dodatki. Następnie mam kolejną gwiazdkę. Ta z kolei jest naprawdę prześliczna. Jest cała biała. Ma w sumie taką białą obramówkę, a w środku pomal fioletowy kolor i niebieski. Ojejku, naprawdę są śliczne. Wszystkie te rzeczy zrobione z akwabiców. A jak się Tobie podobają, księżniczko? Ojejku, to wszystko jest naprawdę prześliczne. Pewnie, mamo, że wiem, co to jest za samochodzik. Przecież to jest Zygzak. Dobrze wiesz, że to jest samochodzik z mojej ulubionej bajki. Ale super. Będę mogła się teraz ścigać z moimi koleżankami. Bziu, bziu. Księżniczko, a czy domyślasz się, kto mógł złożyć tego akwabica, ten wielki samochodzik? Coś ty, mamo, pewnie zleciłaś to jakiejś mojej koleżance, co? Właśnie nie. Słuchaj, twój tata się uparł, aby pierwszą rzecz dla ciebie z akwabiców zrobił on. Naprawdę on zrobił tego super ekstra Zygzaka? Jestem naprawdę w szoku. Piękny jest ten Zygzak. Super. Cieszę się, córeczko, że tobie się spodobał. Chciałem, abyś była szczęśliwa. Widziałem, jak ci zależy na tym akwabicie, więc zrobiłem dla ciebie taki samochodzik i dwie gwiazdki. Będziesz mogła tym wszystkim urządzić swój pokoik. Tak, tato, tak. A tym Zygzakiem na pewno za chwilę się przejadę. Jest super. Świetnie, mi też się podoba. Będę mógł się z tobą przejechać tym Zygzakiem? No pewnie, tato, jasne. Brum, brum, ale super. A czuję się jak dziecko. Brum, brum, jadę na Zygzaku, jadę na Zygzaku. Och, tato, w tobie naprawdę się obudziło dziecko. Super. Czyli widzę, że mam kompana do zabawy z akwabicami. Ale ekstra, bardzo mnie to cieszy. Tak, będziemy razem się bawić tymi akwabicami. Będziemy robić różne fajne rzeczy. A was, drogie dzieciaki, zachęcam, abyście zasubskrybowali kanał, dali lajka i dodawali komentarze. A w komentarzach możecie wpisać, czy wy również lubicie te zestawy z akwabicami, tak jak ja i moja córka. I czy lubicie robić jakieś fajne figurki. Ho, ho! A ja się z wami żegnam i was pozdrawiam. Pa, pa! Do zobaczenia!